No i mamy to wyciekły nazwiska, kto jakie obejmie resorty, jeśli chodzi o rząd Donalda Tuska, gdzie właśnie porozmawiamy sobie na temat, kto jakie będzie miał resorty i też podział, jeśli chodzi o partie polityczne, tak, no bo tutaj opozycja przejmie władzę, to tylko kwestia czasu. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik na grzyw dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat obsady stanowisk. To po prostu, jakie obejmie stanowiska, jeśli chodzi o nowy rząd, rząd Donalda Tuska. Bo to też jest wszystko kuriozalne, tak? Tak absurdalne, jak właśnie często wiele rzeczy w Polsce. Partia, a więc opozycja przejmie władzę, no to już nie będzie opozycją, tak? Ale opozycja ma większość, a po prostu w Sejmie, a tu prezydent Polski mimo wszystko desygnuje na premiera Mateusza Morawieckiego. No i pojawiły się już po prostu nazwiska. Wcześniej była giełda nazwisk, kto jakie resorty obejmie. Teraz mamy już konkretnie tutaj ustalenia, chociaż no pamiętajmy, że to jest po prostu, to są wstępne informacje, nie ma gwarancji, że te osoby rzeczywiście będą miały te stanowiska, tak? No ale przecież jest umowa koalicyjna, partie dogadały się, już na pewno jest po prostu tutaj, no nie chcę mówić podział łupów, tak? No bo jak zwyciężyli po prostu wybory, no to mają prawa do tego, tak? Natomiast na pewno to też każdego z nas ciekawi, tak? Która partia, no na przykład tak, mamy tutaj trzecią drogę, no to PSL jakie dostanie ministerstwa? Tutaj tak, Platforma jakie będzie mieć ministerstwa? Tak samo tutaj Lewica, tak samo jak kwestia tutaj Szymona Hołowni, partia, tak, a więc Polska 2050. No więc mamy tak, jeśli chodzi o premierem, no to ma być nim tutaj Donald Tusk, tak? Mamy Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo do Spraw Unii Europejskiej, Ministerstwo do Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji, Sportu i Turystyki, Zdrowia, Aktywów Państwowych, Finansów, Kultury, a także Ministerstwo do Spraw tutaj Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo tam ma być wydzielone, tak, to ministerstwo ma się podzielić na dwa ministerstwa. No i te ministerstwa, które powiedziałem, to mają przypaść w ręce Platformy Obywatelskiej, tak, czy też Koalicji Obywatelskiej, jak zwał, tak zwał. No i tutaj te nazwiska to wyglądają w ten sposób, a więc Adam Bodnar miałby być ministrem sprawiedliwości, następnie Bartłomiej Sienkiewicz miałby być ministrem kultury, Andrzej Domański miałby odpowiadać za Ministerstwo Finansów. No ostatnio w mediach można było usłyszeć sporo wywiadu z tutaj Andrzejem Domańskim, tak, na temat tego, jak mają wyglądać finanse państwa polskiego, kwestie podatków, akcyzy, VAT-u i tak dalej. Tak, no przypomnę, że chociażby jest po prostu ta stawka obniżona, czy zerowy ten VAT na produkty spożywcze, to co wprowadził Prawo Sprawiedliwość. No i Andrzej Domański, z tego co się orientuje, tam w rozmowie chyba w Radiu Z, czy gdzieś po prostu mówił o tym, że oni postulują za tym, żeby ta stawka powróciła, tak, chyba tam do 5% czy do 8%, nie pamiętam dokładnie, a więc żeby zdjąć ten VAT zerowy, tak, i wprowadzić ten normalny VAT. To było podyktowane tym, że no państwo musi mieć jakieś wpływy. No ale chyba to też jest oczywiste, no prędzej czy później państwo wprowadzi po prostu, tak, ten VAT na produkty spożywcze, chociaż to nas wszystkich dotknie, no ale z drugiej strony to inni też mogą powiedzieć, tak, nie wiem, ten mechanik samochodowy powie, to on musi VAT pełny płacić na przykład od wykonanej usługi, doliczy do tego jeszcze stawkę VAT-u, a na przykład za spożywkę jest zerowy VAT, tak, no więc tutaj to pewnie PiS też by to wprowadził, także tutaj to jest oczywista sprawa, tylko kwestia czasu, tak, znaczy można się domyślać, tak, no. Borys Budka, mamy tutaj Ministerstwo Aktywów Państwowych, Izabela Leszczyna prawdopodobnie objęłaby ministra zdrowia, następnie Marcin Kierwiński, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Barbara Nowacka, Ministerstwo Edukacji, Sławomir Nitras, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, Radosław Sikorski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej. I tutaj kogoś pominąłem? Chyba nie, tu mamy wszystkie po prostu, tak? No i właśnie mamy tutaj ten znak zapytania, jeśli chodzi o Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo to prawdopodobnie podzieli się na dwa resorty. Natomiast tak, jeśli chodzi o przedstawicieli tutaj Szymona Hołowni, a więc Polski 2050 w nowym Sejmie, kto jakie miałby objąć stanowiska, jakie teki ministerialne,
to Paulina Henik-Kloska miałaby zostać ministrem klimatu i środowiska, natomiast Michał Kobosko Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Tak to właśnie wyglądała. No i pozostaje jeszcze kwestia tutaj oczywiście partii PSL. Zresztą te dwie partie po prostu one zamierzają po prostu być jako trzecia droga w Sejmie, ale być odrębne z dopiskiem trzecia droga, tak? Czyli po prostu PSL myślnik trzecia droga, Polska 2050 myślnik trzecia droga. No i tutaj PSL, tak? Sam Kosiniak-Kamysz miałby zostać ministrem obrony narodowej. O proszę. Chociaż ja bardziej wcześniej myślałem, że on może zostanie ministrem zdrowia. Następnie mamy, PSL miałby otrzymać też ministerstwa, tak, teki ministerialne, jeśli chodzi o Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale to było chyba do przewidzenia, Ministerstwo także Rozwoju i Technologii, ale tutaj nie ma gwarancji. No i mamy też kwestię Lewicy, a więc Lewica, jakie miałaby dostać resorty do kierowania. Krzysztof Gawkowski miałby zostać ministrem cyfryzacji i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ministrem rodziny i polityki społecznej. Tak właśnie wygląda po prostu ten podział, jeśli chodzi o po prostu teki ministerialne. Natomiast no, to jest też jest ciekawe, że na przykład nie ma tutaj konkretnych personali, a więc nazwisk, jeśli chodzi o PSL. To, co PSL jeszcze nie zaproponował swoich nazwisk, czy po prostu media jeszcze nie dotarły do tego, kto miałby stanąć na czele Ministerstwa Infrastruktury, czy na czele Ministerstwa Rozwoju Technologii, albo miałby zostać ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Tak więc to też jest ciekawe, że akurat tutaj nie pojawiły się nazwiska, chociaż w przypadku tamtych partii są konkretne stanowiska, konkretne ministerstwa. Tak? No właśnie, czyli tak miałaby wyglądać sytuacja. No oczywiście to też jest pewnie proporcjonalnie do poparcia, tak, do liczby głosów. Tutaj Platforma Obywatelska objęłaby, czy też Koalicja Obywatelska objęłaby większość po prostu resortów ministerstwa, no bo to jest naturalna kolej rzeczy, skoro wygrali po prostu, jeśli chodzi o te wybory, może nie wygrali w sensie po prostu, bo PiS wygrał, tak, ale w sensie po prostu bardzo duże poparcie uzyskali, no to proporcjonalnie tak to wygląda, tak, więc tutaj to nie ma jakiegoś dużego zaskoczenia. Natomiast są tam po prostu jeszcze pewne wątpliwości, tak, czy rzeczywiście Izabela Leszczyna zostanie ministrem zdrowia, kto po prostu zostanie ministrem też nauki i szkolnictwa wyższego, tak, więc tak po prostu miałaby tutaj wyglądać ta sytuacja, jeśli chodzi praktycznie tutaj o nowy rząd, jeśli chodzi o praktycznie o sformułowanie nowego rządu. No i oczywiście na czele tego rządu byłby premier Mateusz, przepraszam, premier Mateusz Morawiecki, premier tutaj Donald Tusk tam. No wiadomo, teraz po prostu sytuacja jest patowa, ale wydaje się, że po prostu jest to kwestia tylko czasu. Prawdopodobnie nowy rząd sformułuje się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w 2023 roku, więc być może te nazwiska jeszcze poznamy w tym roku, tak? To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!